Moi drodzy, dzisiaj chciałam Wam zaproponować zabawę, taką wakacyjną, bo wszyscy jesteśmy spragnieni wakacji. Będziemy robić takie zwykłe kwiatki ze styropianu, które nie trzeba podlewać, są to takie kaktusy. Co jest Wam potrzebne? Jakie materiały, które możecie znaleźć w domu lub okolicach? Styropian, rolki po papierze, wykałaczki, pędzle, nożyczki, klej szkolny, marker. No oczywiście farby, tak? I w zasadzie wszystko, co jest potrzebne do tej zabawy. Więc od czego zaczynamy? Zaczynamy od przecięcia rolki po papierze na mniej więcej połowę i ta rolka będzie stanowić taką doniczkę, gdzie posadzimy kaktusy. Następnie malujemy na wybrany kolor, jaki tam macie ochotę, żeby wasza doniczka fajnie wyglądała. Kierujcie się swoimi upodobaniami przy wyborze kolorów, tak żeby Wam sprawiało to przyjemność. I zostawiamy sobie do wyschnięcia. Jak sobie ta rolka schnie, w tym czasie zaczniemy ze styropianu, z kawałka styropianu formować kształt kaktusa. Czyli co? Na przykład mam taki kawałek i po prostu dłoń mi obskubuje, nie trzeba tu żadnych narzędzi do tego, tak żeby uzyskać kształt zbliżony do kaktusa. Jest to fajna taka relaksująca zabawa, gdyż możemy sobie właśnie coś tam poskubać, trochę się odstresować w czasie tego skubania i modelowania. Jak już mamy mniej więcej taki kształt, jaki nas zadowala, przypominający kaktusa, czyli jakąś taką formę organiczną, nic nie jest pod sznurek, tylko jest właśnie takie nieregularne, to zaczynamy tego kaktusa malować na kolor zielony. Pamiętajcie, że możecie mieszać kolory, tworząc różne odcienie zieleni. Czyli możemy go jeszcze potraktować trochę zmieszając kolor zielony z niebieskim. Uzyskamy troszeczkę inny kolor, odcień zieleni. Także pamiętajcie, że możecie też trochę żółtego dodać do swojej farby zielonej i będzie jeszcze inny odcień zieleni, która będzie przez to wyglądało bardziej to naturalnie. Dobra, tu jeszcze może trochę żółtego damy. Takie paćnięcia żółte, żeby to wyglądało fajnie. Malując, można sobie myśleć o wakacjach w Meksyku. I mamy tak wstępnie pomalowane, zostawiamy do wyschnięcia ten kawałek naszego kaktusa. I teraz co dalej? Jak już mamy wyschniętą doniczkę, kaktus nam tutaj schnie, to możemy sobie pomyśleć, jak chcemy tą doniczkę przyozdobić. Możecie kierować się różnymi kolorami, tak jak ja pomarańczowy wybrałam, ale pomyślałam, że jeszcze coś mogę tutaj dodać i może markerem jakieś zrobię tutaj wzorki, tak jak tutaj na tych doniczkach wcześniej przygotowanych. Możecie na przykład też malować doniczkę dowolne, zupełnie co Wam tam się w duszy gra kolorystyka, żeby było po prostu wakacyjnie i miło. Czyli na przykład na tej pomarańczowej pomyślałam, że zrobię jakieś wzorki, które może też będą nawiązywały do klimatu wakacji. I rysuję sobie coś tutaj, jakieś wzoreczki. Na przykład taka czaszeczka, czyli taki jakby trochę klimat meksykańskiego święta. Wszystkich świętych, wszystkich zmarłych. Takie święto u nich radosne. Jakieś takie wzorki właśnie w klimacie ciepłych krajów. A jeszcze tu mogę coś tam zrobić. I naprawdę pełna dowolność w ozdabianiu swoich
tutaj doniczek. Tak jak macie ochotę, zróbcie to. Tak, żeby po prostu sprawiało Wam to radość, pasowało do Waszego pokoju. I na przykład mamy jakieś tam wzorki zrobione na doniczce. I następny etap. Co robimy w następnym etapie? Jak już wyschnie nam ten nasz kaktus, to co by trzeba zrobić? No wiadomo, że kaktus ma kolce, więc teraz przystępujemy do robienia kolców. Bierzemy zwykłe wykałaczki i każdą z tych wykałaczek przecinamy sobie mniej więcej w połowie, ale robimy to pod kątem, tak żeby te wykałaczki od razu były zaostrzone. Czyli przycinamy sobie, ja sobie tutaj takie pudełeczko, żeby mi to nie odskoczyło. Przycinam każdą pod kątem, tak że od razu czubek tej wykałaczki jest zaostrzony. I łatwo będzie go wbić. Dobra, czyli mamy te kolce. I teraz tak, bierzemy sobie doniczkę. I sadzimy kaktusa w doniczce, obsadzamy go, tak? I zaczynamy wbijać kolce, tak żeby to wyglądało naturalnie. Czyli bardzo przyjemna, prosta zabawa. Nie wymagająca specjalnie żadnych narzędzi poza dłonie i pędzel. I jeszcze, co możemy zrobić z tym kaktusem? Jak już mamy tyle tych fajnych kolców, pomyślałam sobie, że jeden z tych naszych kaktusów, jak będzie się od niego dbało, to może zakwitnąć. I co do tego jest potrzebne? Żeby zrobić takiego małego kwiatka na kaktusie, właśnie ten kawałek krepiny, który mówiłam, że może nam się przydać. Bierzemy taki kawałek krepiny, taki jeden kolec, połówka, czyli takiej wykałaczki zaostrzonej, smarujemy klejem szkolnym. Początek tej krepiny tutaj najpierw posmarujemy sobie kolca. I zaczynamy tutaj owijać, tworząc coś w rodzaju małego kwiatuszka czerwonego. Czyli coś, co przypomina prawdziwego kwiatka, który zakwitł na naszym kaktusie. Co dodatkowo jest takim atrakcją, jakby w tej pracy, że masz jeden kaktus, jest bardziej taki urozmaicony. O, i na końcu jeszcze tutaj klej, żeby się ten kwiatek trzymał. I później go sobie wbijamy też w dowolnym miejscu, tak żeby nam też pasowało. Tutaj on jest trochę taki wystający. Tutaj można jeszcze w jednym miejscu zrobić takiego kwiatka, czyli mamy kaktusa, który zakwitł. Tu mamy kaktusa, który nie kwitnie, a tu mamy kaktusa, który zakwitł. I myślę, że to jest taka bardzo prościutka, fajna zabawa, gdzie można sobie poczuć trochę klimat wakacji, trochę się zrelaksować przy dłubaniu, przy stropianie czy wbijaniu tych wykałaczek jako kolce. I polecam Wam jako relaks.